Dzień dobry. Bardzo miło mi jest Was powitać na pierwszej organizowanej w ten sposób sesji Bibliolabów, bo do tej pory od 4 lat organizując i realizując ten projekt, Bibliolaby odbywały się w realu, w przestrzeniach bibliotecznych, w których pracują członkowie Stowarzyszenia Labib. Natomiast po raz pierwszy w tym roku, sytuacja na nas to wymusiła, ale bardzo się z tego cieszymy, bo jest to dla nas nowe wyzwanie. Bibliolaby odbywają się zarówno w realu, czyli w miejscach, w których możemy się normalnie spotkać, jak i w sieci. Więc dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Was witam na właśnie otwarciu Bibliolabów tegorocznych w sieci. Tematem naszych spotkań jest oczywiście sytuacja, w której się znaleźliśmy, czyli to, co spotkało nas w marcu, bo bardzo zmieniło to nasze życie. COVID, koronawirus naprawdę zmienił podejście do tego, w jaki sposób mają działać biblioteki i w jaki sposób pracujemy. Natomiast cały czas jesteśmy miejscem, w którym skupiamy życie lokalnej społeczności. Dlatego tegoroczny temat naszych przewodni, naszych bibliolabów jest to myśl lokalnie, myśl globalnie, działaj lokalnie, czyli biblioteki po COVID. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób podchodzić do naszego użytkownika empatycznie. Będziemy próbować redefiniować ofertę biblioteki w tej nowej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy i zapewne pozostaniemy w niej jeszcze trochę. Ja nazywam się Natalia Gromow, jestem przedstawicielką Stowarzyszenia Labib, które jest odpowiedzialne i z dumą oczywiście odpowiadamy za to, że organizujemy bibliolaby. Tegoroczne bibliolaby odbywają się oprócz tego, że w sieci, czyli to nasze dzisiejsze spotkanie i spotkanie piątkowe, odbywają się również w innych miejscach w Polsce. Jesteśmy w zachodniopomorskim, w Szczecinie, jesteśmy w województwie lubelskim, gdzie odbywa się Bibliolab w Lublinie, jesteśmy na Śląsku, w Zabrzu i jesteśmy również na Mazowszu, gdzie Bibliolab, główne wydarzenia odbywają się w Piasecznie. W bibliotece w Piasecznie. Dzisiaj zapraszam Was na 2 wykłady. Pierwszy wykład, przepraszam, wezmę sobie ściągę. Pierwszy wykład poprowadzi Kamil Śliwowski z Otwartych Zasobów. Będzie mówił o kompetencjach przyszłości i bibliotece przyszłości. Ten wykład zacznie się za chwilę. O godzinie 11 będziemy gościć panią Cecylię Szymańską-Ban, która jest szefową działu edukacyjnego Microsoftu, która będzie nam mówiła o bardzo ciekawej ofercie, jaką ma Microsoft dla bibliotek, właśnie przygotowanej na ten czas, kiedy przenosimy naszą działalność do sieci i kiedy pracujemy zdalnie, bo jest to bardzo, bardzo ważne. Pokaże nam, jakie narzędzia z Microsoftu będziemy mogli wykorzystać i jej wykład zatytułowany jest Transformacja cyfrowa bibliotek w Polsce dzięki ofercie Microsoft dla edukacji. Naprawdę warto tego wykładu wysłuchać, chociażby dlatego, żeby dowiedzieć się, co Microsoft nam oferuje i na jakich zasadach, bo dzięki temu będzie nam się pracowało dużo efektywniej i łatwiej. Oprócz tego zapraszam Was również do sieci na zakończenie naszych bibliolabów. W piątek o godzinie 12 odbędzie się debata Szanse i wyzwania bibliotek w dobie COVID. Będzie to debata podsumowująca, ale również myślę, że będziemy mogli się tam dowiedzieć wielu innych interesujących rzeczy, nie wynikających tylko i wyłącznie z naszego programu. Jeszcze raz Was bardzo serdecznie witam. Dziękujemy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która wspiera nas w realizowaniu tego projektu i w ogóle wspiera nasze stowarzyszenie we wszelkich działalnościach. I zapraszam pana Kamila Śliwowskiego, który rozpocznie swój wykład. Dziękuję. No to ja dziękuję za zaproszenie bardzo dzisiaj na to spotkanie i tak jak przed chwilą mieliśmy jeszcze poza anteną krótką rozmowę o tym, czy jestem z Otwartych Zasobów, czy skądś inąd, to myślę, że to jest anegdotyczny, dobry przykład tego, co się przez ostatnie pół roku
działo, co nas uświadamia w tym, że musimy być na zmianę i zmienność bardziej gotowi i gotowe. I o tym będę dzisiaj chciał opowiedzieć. Ja się nazywam Kamil Ściwowski i faktycznie prowadzę od wielu lat bloga Otwarte Zasoby, który zajmuje się otwartymi zasobami cyfrowymi dla edukacji, dla bibliotek, dla organizacji pozarządowych. Staram się o tym pisać. Ale wokół tego tematu, co spróbuję dzisiaj trochę Wam przekazać i podpowiedzieć, bardzo łatwo przychodzą do mnie też inne tematy i inne zagadnienia związane z tym, w jaki sposób adaptować się do dużej ilości technologii w naszym życiu, do dużej ilości pracy zdalnej. Jeszcze zanim przyszła pandemia i koronawirus, to też w dużej mierze zajmowałem się już pracą zdalną i cyfrową. I na bazie swoich doświadczeń w kilku organizacjach i w kilku instytucjach też spróbuję Wam podpowiedzieć, co się może sprawdzać, na co warto zwrócić uwagę. I od razu uprzedzam, że za chwilę pojawią się informacje o tym, jak dołączyć do Mentimetra, przez który będziecie mogli głosować przez całą prezentację i brać udział w niej, bo no, o ile ja dzisiaj trochę wykładam i nie możecie też, nie mogę Was poprosić o zabranie głosu w pełni, to bym chciał poprosić o zabieranie głosu przynajmniej w wersji cyfrowej na Mentimetrze. Ja też będę wyświetlał Wasze odpowiedzi. Więc zanim zacznę opowiadać, to wrzucę jeden najważniejszy link do tegoż Mentimetra i możecie znaleźć go na czacie. Możecie go znaleźć też za chwilę pewnie na slajdzie, się wyświetli. Będzie można go przepisać, zeskanować kod QR albo przepisać do telefonu. Będę jeszcze do tego wracał i to tłumaczył, ale gdybyście mieli też za chwilę gdzieś wejść, to skorzystajcie z tego linku, ja będę tam czekał. I zaczynam od prezentacji też, więc jeżeli wszystko zadziała, to za chwilę zobaczycie prawidłowy ekran i ja zaczynam opowiadać. Taki temat, który dostałem na dzisiejszy wykład, bardzo mi się podoba, to znaczy kompetencje przyszłości dla bibliotekarzy i bibliotekarek. Podoba mi się dlatego, że jak ktokolwiek może się zająć przez chwilę i zresztą będę Wam polecał, żebyście sami same spróbowały też po dzisiejszym spotkaniu w ramach pracy takiej domowej może spróbować samodzielnie zrobić taką prezentację albo przynajmniej napisać sobie kilka zdań dla siebie o tym, co Wy uważacie o kompetencjach przyszłości w Waszym zawodzie potrzebnych. To jest temat bardzo wdzięczny, bo to jest temat, w którym wszyscy możemy mieć rację. To znaczy możemy pewne oceniać prawdopodobieństwo tego, co się stanie, co będzie bardziej potrzebne nam za chwilę, czy bardziej umiejętności techniczne, programowanie, analiza danych, czy może bardziej takie umiejętności jak sprawne komunikowanie się językiem wizualnym, tak jak widać na tym pierwszym slajdzie i na przykład porozumiewanie się bez słów, ale tylko za pomocą emoji. Więc to jest naprawdę takie wyzwanie, w którym każda z nas może się sprawdzić i spróbuję Was też do tego zachęcić, dlatego że takie ćwiczenia z przewidywania przyszłości są bardzo, bardzo cenne i one są ważnym elementem tego, jak się do niej lepiej przygotować. Więc tak jak obiecywałem, zapraszam do tego, żeby w tym wykładzie, w tym spotkaniu brać też udział głosując i biorąc udział i odpowiadając na pytania, które mam do Was przygotowane. Więc jeżeli możecie zeskanować ten właśnie kod, czyli zrobić sobie zdjęcie z telefonu, zeskanować QR kodem w waszym telefonie ten kod albo przepisać do aplikacji menti.com, to też możecie bez problemu to zrobić. To będziecie mogli głosować i odpowiadać na kilka pytań, które dla was mam, a te pytania mi też podpowiedzą, jakie wy macie wizję tej przyszłości w bibliotekach i wizję przyszłości naszego zawodu. No dobra, więc za chwilę tam też przejdę i z powrotem to wrócę, a tak naprawdę mam dla Was dwa pytania, które za chwilę też w Mentimeter pokażę. I te pytania wiążą się z tym, co widać już trochę na zdjęciach w tle. I pierwsze pytanie, które Wam zadam za chwilę, dam na to też wszystkim chwilę, żeby się nad tym zastanowić, to jest, czego się teraz uczycie w tym momencie, w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, jakich nowych rzeczy zawodowo i niezawodowo się właśnie uczycie. I tu prośba, żeby odpowiedzieć jak najbardziej wszystkim, co Wam przyjdzie do głowy, każda odpowiedź będzie dobra. To jest moje takie pierwsze do Was pytanie i prośba. A druga rzecz, o którą Was też zapytam, to jest pytanie dotyczące tego, jak się teraz czujecie. Chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili przez chwilę.
I pytanie, jak się czujecie, które za chwilę wyświetlę, będzie trochę trudniejsze, bym chciał, żebyście spróbowali odpowiedzieć na nie za pomocą emotek, za pomocą emoji. Ja tutaj już przyjdę do Mentimetra, do którego was zapraszałem, żeby to sprawdzić. Jeżeli ktoś szuka emoji i nie jest na komórce, gdzie emoji się podpowiadają w klawiaturze, tylko jest na komputerze, no to możecie wejść na przykład na taką stronę jak Emojiteka i tam znajdziecie wszystkie emoji. Możecie wyszukać, sprawdzić, co wam najbardziej w duszy gra. I właśnie poproszę was o te dwie odpowiedzi. Najpierw czego się uczycie, a druga to jest, jak się dzisiaj czujecie, ale wyrażone w emoji. No dobrze, więc sprawdźmy, czy się już coś pojawiło. Super, jest nas już kilkanaście osób i mocno świeci mój ekran i odbija się w moich okularach, co widzę. Więc zobaczmy, czego się uczycie i jak się dzisiaj czujecie. To są te pytania na początek, na start, które chciałem wam zadać. Teraz, kompetencji informacyjnych i medialnych się uczymy. Jak katalogować? Uczę się być nauczycielem, bibliotekarzem. Uczę się konkretnego narzędzia, platformy G Suite w tym przypadku, innych narzędzi, Geniali, Sway i tak dalej, to narzędzie do prezentacji. Uczę się pisania na klawiaturze i czytania. To jest super ciekawy wątek. Ostatnie kilka dni temu rozmawiałem z nauczycielką, która wspomniała o tym, że widzi ogromne dysproporcje pomiędzy uczniami. Ci, którzy czytają w domu z rodzicami w szóstej, piątej klasie, wracając do szkoły po kilku miesiącach edukacji zdalnej, radzili sobie tak samo jak wcześniej, ale ci, którzy na przykład w domu nie czytają, nie są zachęcani do czytania, nie czytają samodzielnie, mieli ogromny regres w czytaniu i w pisaniu. Znacznie gorzej im to szło, dlatego że przez kilka miesięcy nigdzie poza szkołą fizyczną tego nie ćwiczą. Mieli tutaj z tym spory problem z czytaniem na głos, ze sprawnym pisaniem. Więc widzimy, że ta pandemia może mieć bardzo różne skutki też dla nas. Narzędzia cyfrowe dominują, dużo technicznych rzeczy, konkretne narzędzia, ale też taki powiedział, że z tych odpowiedzi wynika uczenie się też bardzo podstawowych rzeczy, których uczymy się cały czas się w nich doskonalimy. Super, to dziękuję wam za tą pierwszą odpowiedź i druga, do której was będę właśnie zachęcał, to jest to, żeby odpowiedzieć, jeżeli dobrze wyświetliłem nasz, dobrze, jest wszystko ok, to bym chciał, żebyście właśnie wpisali te emoji, którymi się dzisiaj byście określiły, jak się czujecie. Te dwa pytania, dlaczego na start i dlaczego ważne, i liczę na różnorodne wasze odpowiedzi, naprawdę możecie zaszaleć. Emoji jest już kilka tysięcy oficjalnych, dlatego że z jednej strony faktycznie podczas pandemii przez te kilka miesięcy w pracy i szeroko wokół pracy zauważyłem z moim zespołem, że mieliśmy bardzo duże poczucie, że po pierwsze musimy się wszyscy uczyć nowych rzeczy, zwłaszcza tych cyfrowych, i musimy się uczyć ich szybko, dlatego że praca zdalna, edukacja zdalna wszystkich nas dotknęła i musimy się szybko zaadaptować do tego. Z drugiej strony pojawił się też taki wątek tego, że mamy więcej czasu, skoro siedzimy w domach, więc warto byłoby czytać więcej, warto byłoby teraz pomyśleć, że mogę nauczyć się nowego języka, mogę się przekwalifikować, mogę zdobyć jakieś nowe umiejętności i kompetencje. I pojawia się wręcz taka trochę presja i stres, że to jest ten moment i powinniśmy to robić właśnie teraz, korzystając z tego siedzenia w domu. A z drugiej strony, i to jest to pytanie o to, jak się czujecie, rośnie ogromnie stres związany z sytuacją dookoła nas. To jest bardzo podobny stres, jaki czasem dyskutuje się i odczuwamy wokół zmian klimatycznych, kryzysu klimatycznego, tylko że pandemia go kondensuje w czasie, to znaczy go sprawia, że jest bardzo bliski i bardzo szybko nas dotyka. I z jednej strony właśnie takie poczucie, że mamy więcej czasu, ale też musimy szybko się uczyć, adaptować do sytuacji w pracy i w szkole, a z drugiej strony taki stres obiektywny wynikający z sytuacji na zewnątrz nas i dookoła nas, no, powodują, że możemy mieć trudności z uczeniem się, bo podczas stresu uczymy się gorzej. Więc ja się cieszę, że dzisiaj, teraz się czujecie dobrze i większość tych emoji jest pozytywna. Natomiast to właśnie, co będę chciał wam też dzisiaj trochę opowiedzieć, to jest to, że uczenie się i zdobywanie nowych kompetencji, myślenie o kompetencjach w przyszłości w takich momentach też głębszej zmiany, momentach stresu, momentach trochę kryzysu dookoła nas,
nie zawsze musi być efektywne i też warto mieć na to pewną gotowość, warto mieć na tą gotowość, kiedy uczymy innych i pomagamy innym w uczeniu, czy dzieci, czy dorosłych, ale też wobec siebie samych. Super, to dzięki za te pierwsze rozgrzewkowe odpowiedzi i ja też zostawię kolejne pytania i zrobię tak, żeby mogły się wyświetlać Wam w Waszej kolejności dowolnie, tak jak będziecie chcieli odpowiadać, tak żeby to było zupełnie swobodne i teraz jak będziecie klikać już na tą prezentację, to będzie się wyświetlało w Waszym tempie, a ja bym chciał, żebyście teraz na razie odpowiedzieli na pierwsze pytanie, którym będzie, przepraszam, już się pojawia prawidłowe, jeden mały błąd techniczny, wybaczcie. Już jest dobrze. Wracam z prezentacją. I z pytaniem. I zobaczymy, jak obstawicie. Mam do Was takich kilka pytań już dotyczących faktycznie przewidywania kompetencji przyszłości. I jak obstawiacie? Pierwsze pytanie z serii kilku. Ile procent dorosłych osób w Polsce, dorosłych Polaków ma problem z odróżnieniem informacji prawdziwych od fałszywych, co będzie bardzo na bieżąco, chociażby w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, to znaczy w sytuacji, w której bardzo dużo jest informacji sprzecznych i które są bardzo często mylne wbrew ekspertom na temat pandemii. Ile by to było osób, jak obstawiacie? No i większość obstawiła prawidłowo, ale równocześnie też najbardziej mrocznie, jeśli chodzi o te wyniki, dlatego że szacuje się według badań, że aż 55% Polaków, i znajdziecie linki do wszystkich źródeł w prezentacji, którą udostępnię na koniec, 55% dorosłych Polaków, i nie jest to znacznie gorszy wynik dla młodzieży, ma problem z odróżnianiem informacji prawdziwych od fałszywych w mediach, w sieci. Co możecie sobie wyobrazić, jeżeli chociażby mamy porozmawiać z kilkunastoma osobami w naszym otoczeniu, w rodzinie, w pracy, z odbiorcami, z czytelnikami, to jest bardzo duża szansa, że wśród tych osób macie osoby, które nie ze złej woli, ale na przykład dlatego, że mają problem z tym, nie potrafią tego zrobić, mogą nie odróżniać takich informacji w sieci, na przykład mogą bardzo łatwo poddać się manipulacji, mogą bardzo łatwo poddać się temu, że informacja będzie niesprawdzona, że będzie za szybko podana. To jest mniejszy problem, ale też chyba ten większy, trudniejszy, to jest temu, że nie poświęcą chwili uwagi i nie mają tych kompetencji krytycznych, które im wystarczą do tego, aby informacje ocenić i odróżnić od siebie. I to będzie jeden z takich problemów, które warto mieć w głowie na za chwilę. A teraz mam dla Was kolejne pytanie. To jest pytanie o to, jak obstawiacie, ile procent nastolatków, a, to będzie takie pytanie o projekcję, jaką my dorośli robimy na młodszych, korzysta z sieci do tworzenia własnej muzyki, własnych filmów, czyli bycia twórcami, twórczyniami w sieci. Ja dużo pracuję z nauczycielami i nauczycielkami, więc zawsze mnie bardzo interesuje też to, jak my jako dorośli to obstawiamy, a jak to wychodzi, kiedy się ich faktycznie o to pytamy i przyglądamy się nastolatkom. Odpowiedzi na to pytanie pochodzą z badania nastolatki 2.0. I tutaj przeszacowaliśmy za to, to jest ciekawe, ale to być może wynika trochę z naszego zawodu, gdzie obserwuje się tych najaktywniejszych młodych ludzi, bardzo często tych, którzy czytają więcej, są bardziej aktywni i skłonni coś robić. Natomiast szacuje się mniej więcej, i tak wychodzi to w badaniach, że około 35% nastolatków korzysta z sieci, z narzędzi mediów społecznościowych, z TikToka, z Instagramu, z DeviantArta, z czegokolwiek, co jest w ich grupie dla nich najciekawsze, najważniejsze, do tego, żeby tworzyć własną muzykę. I tu jest ciekawostka, wy odpowiedziałyście, że to jest więcej osób. Zwykle jest tak, że to nie doszacowujemy, jeśli mogę tak porównać też do innych grup, z którymi pracuję, które o to pytam. I raczej obstawiamy, że jest to znacznie mniej, że młodsi ludzie, że nastolatki są znacznie bardziej odbiorcami niż twórcami. I to jest bardzo ciekawy trend, dlatego że gdybyśmy to pytanie sobie zadały kilkanaście lat temu, 10, 5 lat temu, te liczby by się naprawdę zmieniały. Już od wielu lat mówi się, że internet daje nam bardzo dużo narzędzi twórczych, bardzo narzędzi łatwiej do
do remiksowania, do pisania, do tworzenia, do fotografowania, do kręcenia filmów, ale równocześnie te narzędzia cały czas się jeszcze upraszczają, to jest jedna rzecz, a dwa, że nawet kiedy one się upraszczały 5-10 lat temu, one wymagały pewnych kosztów albo czasu, żeby się ich nauczyć, albo czasu, żeby je zdobyć, albo żeby za nie zapłacić. Było bardzo dużo jeszcze takich małych, ale jednak barier w ich wykorzystaniu. A dzisiaj głównie za pomocą smartfonów i tego, jak dobre są już i sprawne aparaty fotograficzne, jak dobre są w nich aplikacje, jak silne i sprawne są te aplikacje, to tworzenie zaczyna być coraz szybciej proste, tanie i łatwe, co powoduje, że coraz łatwiej jest wyrazić siebie i nastolatki w ten sposób przejmują za pomocą właśnie tworzenia muzyki, filmów, wideo i grafik, miksowania tych rzeczy, to przejmuje też tą pewną formę komunikowania się na przyszłość. I zresztą o tym też wrócimy, to emoji właśnie na początek, o które Was pytałem, było trochę o tym. I moje pytanie, po którym wrócę do prezentacji na chwilę, to jest, czy rozpoznajecie, czy kojarzycie, i tutaj, jeżeli mogę poprosić, żeby jeszcze nie próbować googlać za szybko, skrót STEM, czy STEAM, STEAM, to jest skrót angielskojęzyczny. Jeżeli ktoś go rozpoznaje, ktoś wie, co to znaczy, to może wpisać, możecie strzelać, każda odpowiedź będzie dobra, a ja po prostu się ustosunkuję do tej jednej głównej, którą mam dla Was przygotowaną. Jak nie wiecie, to właśnie możecie napisać znak zapytania. Super, pojawia się już druga dobra odpowiedź, to jest serwis gier, tak, jest też serwis gier online o tej nazwie, bardzo popularny. Jeszcze poczekam na trzecią odpowiedź i wrócę do prezentacji. Transmisje na żywo, blisko, kupowanie filmów, super, czyli streamowanie, super. Dobra, no to ja wrócę do mojej prezentacji i opowiem Wam właśnie o Steamie trochę więcej. Ja się bardzo cieszę, że właśnie nie macie pojęcia, co ja mam dla Was przygotowane, a za to nadal trafiacie dobrze, także jest to platforma do gier, filmów. No dobrze. Więc ten Steam, o który Was pytałem, tutaj jest mała podpowiedź w tych ikonkach, które teraz się u mnie wyświetlają na prezentacji. Steam, który wezmę dzisiaj za taki najważniejszy pewien przykład odpowiedzi na to pytanie, które było w tytule postawione, czyli jakich kompetencji w przyszłości potrzebujemy zarówno my, bibliotekarze, bibliotekarki, jak i mogą potrzebować od nas osoby, z którymi pracujemy, nasi czytelnicy, czytelniczki, czy wirtualni, czy ci, którzy przychodzą do bibliotek stacjonarnie, czy osoby, z którymi organizujemy wydarzenia, dla których organizujemy wydarzenia i dla których działają biblioteki. Steam jest hasłem bardzo edukacyjnym, ale dzisiaj spróbuję trochę rozszerzyć i powiedzieć Wam, co i dlaczego jest też ważnym nie tylko poza edukacją formalną, poza szkołą. Steam tutaj widać na tych ikonkach, to jest skrót od Science, Technology, Engineering, Arts and Math, czyli nauki ścisłe, technologia, inżynieria, sztuka, kreatywność, tak się to tłumaczy najczęściej na polskie, czyli te arts to jest takie właśnie wszystkie umiejętności kreatywne, sztuka, ale też manualne w kontekście artystycznym i matematyka. I to jest takie hasło, pod którym dzisiaj się bardzo dużo mówi i dyskutuje w kontekście tego, jaki zestaw kompetencji, jakie połączenie kompetencji i umiejętności jest najważniejsze dla tego, żeby być dobrze uzbrojonym na zmiany, na przyszłość, na to, jak się będzie za chwilę pracowało, jakie będziemy mieli problemy, wyzwania, czy to klimatyczne, czy związane z rynkiem pracy, czy problemy związane z takimi sytuacjami, trochę na które nie mamy wpływu, jak ta pandemia, która się dzieje i której też próbujemy znaleźć swoje miejsce, jak lepiej pracować. Więc ten Steam, o którym dzisiaj mowa, czyli jeszcze raz na chwilę właśnie zakres nauk ścisłych, technologicznych, inżynieryjnych, artystycznych i matematycznych w połączeniu ze sobą, czyli możecie sobie pomyśleć o takim, powiedzmy, bardzo międzyprzedmiotowym, wieloprzedmiotowym podejściu, które nie jest tylko podzielone na to, że uczę się, jestem bardzo dobry z matematyki, ale jeżeli jestem bardzo dobry z matematyki, to też dobrze by było, żebym wiedział, jak to zaaplikować w jakichś dziedzinach naukowych, a jeżeli na przykład chcę też coś wymyślać matematycznego, to potrzebuję mieć kreatywny umysł, więc umiejętność rozwijania wszystkich tych połączonych umiejętności to jest taki graal, którego poszukujemy, to jest ta misja kompetencji przyszłości. I dzisiaj jednym z takich większych wyzwań, i możecie też na to odpowiedzieć na Mentimetrze, możecie oszacować to pytanie. Jak myślicie, jaki jest roczny wzrost
Na całym świecie mniej więcej się szacuje, to jest dosyć trudne zbadanie, jaki jest roczny wzrost tego, ile potrzebujemy nowych z roku na rok coraz więcej pracowników, którzy są wykształceni w takim obszarze, czyli mają umiejętności takie dziedzinowe, ale równocześnie właśnie patrzą w taki bardziej wieloaspektowy, wieloprzedmiotowy sposób, tak? Czyli że nie są tylko inżynierem, ale właśnie mają też te połączenia, tak? Że kończą z takim bardziej otwartym umysłem, ale widzicie też tutaj, że w tym skrócie dominują trochę nauki ścisłe, że jest to takie właśnie kreatywne, otwarte podejście, ale mimo wszystko z dużą dawką osadzenia w nauce, w naukach ścisłych i w matematyce. Jestem bardzo ciekaw, jak obstawiacie. Tutaj podejrzę wyniki. No, mamy większość, obstawię, że 27% rocznie jest taki wzrost zapotrzebowania na takie osoby, które kończą studia i kończą z takim wykształceniem. I jesteście bardzo, bardzo blisko, dlatego że faktycznie to jest 14%, czyli ten środkowy mniej więcej wynik. Tak się szacuje. Obstawia się, że najwięcej z tego to faktycznie są umiejętności matematyczno-naukowe i takie obszary i takie kierunki będą najbardziej rosły, ale nie do końca. No i też Wam za chwilę pokażę i postaram się udowodnić, że nie tylko sama matematyka jest jedyną kluczową kompetencją przyszłości, ale jest jej ewidentnie podstawą, jedną z najważniejszych. No i teraz obstawiliście, jaki jest wzrost zapotrzebowania, a ja Wam też ujawnię tą drugą stronę medalu, bo z jednej strony mówi się o tym od lat, mówi się o tym, że potrzebujemy więcej osób, które mają umiejętność kreatywnego, ale jednak rozwiązywania wyzwań naukowych, wyzwań matematycznych, informatycznych i tak dalej. Natomiast ten roczny wzrost tego, ile osób w ogóle idzie z roku na rok więcej i częściej na te studia, i to akurat wynik tylko ze Stanów Zjednoczonych, ten roczny wzrost jest niewiele, około procenta. Ostatnie dane, jakie znalazłem, były za 2017 rok. Prawdopodobnie to poszło trochę do przodu w kolejnych latach. Natomiast tak naprawdę wzrost tych absolwentów, liczba absolwentów z tych obszarów nie jest tak duży, jakie jest zapotrzebowanie rynku. Jeżeli myślicie sobie, że to jest tylko zapotrzebowanie rynku dużych firm informatycznych i tak dalej, że nie wiem, wchodzi sobie taki Google, Facebook czy Microsoft do Polski i potrzebują zatrudnić bardzo dużo osób, które będą kodować, to nie jest tylko to, bo jedno z takich obszarów i działek w pracy, które się najszybciej rozwija w wielu krajach, w Chinach, w Stanach, coraz szybciej w Europie, nawet w Polsce jest to ogromny, wielosetprocentowy wzrost zatrudnienia w takich obszarach, to są na przykład osoby, które pracują technicznie, informatycznie, ale też inżynieryjnie, ale też sprzedają rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii. To jest taka ciekawostka, ale na przykład w Polsce realnie bardzo, bardzo brakuje pracowników, którzy mogliby powodować, że jesteśmy bardziej ekologiczni, bardziej energooszczędni. Czeka się po kilka miesięcy na instalację paneli słonecznych, dlatego że brakuje pracowników w tym obszarze. Tak dobrze, tak szybko się rozwija ten obszar, tak bardzo stał się efektywny, sprawny i tak na przykład dobre i coraz tańsze są panele, że realnie brakuje nam osób, które mogłyby instalować te rzeczy, sprzedawać, rozwijać i odpowiadać za to, że ta branża po prostu w tym momencie mogłaby mieć większy jeszcze wpływ na klimat, mogłaby nas pomagać nam być bardziej odpowiedzialnymi, ekologicznymi, ale nie mamy wystarczająco osób do tego i ona się rozwija troszeczkę wolniej niż by mogła. Właśnie dokładnie z tego powodu, który po angielsku czasem nazywa się terminem mismatch of skills, czyli takiego rozjechania między tym, jakie umiejętności są aktualnie potrzebne na rynku, jakie będą w ciągu paru lat, a tym, ile jeszcze, jakie kompetencje dowożą studia, dowożą uczelnie, na jakie kompetencje, jakie umiejętności chcą ludzie pozyskiwać, idąc na studia. I kolejna rzecz, którą Was tutaj, nie wiem, czy zaskoczę, czy nie, to jest to pytanie kolejne tutaj, to jest o to, ile, jak obstawiacie, dni potrzeba jest dzisiaj do tego, żeby wdrożyć nowego pracownika w pracę. I to jest akurat pytanie, które nie jest, no, dotyczy wszystkich zawodów, natomiast duże firmy pod kierownictwem firmy IBM, którą możecie kojarzyć, to jest taka ogromna informatyczna firma, zrobiły sobie badanie dotyczące tego, jak zmienia się tempo wdrażania nowych pracowników do pracy, czyli dania im podstawowych umiejętności, które potrzebują mieć, żeby poradzić sobie z pracą, żeby wiedzieć, co mają wykonywać, jak to wykonywać,
w ostatnich miesiącach to się też bardzo mocno zmieniło, bo to oznacza również wdrażanie ludzi do pracy zdalnej. W momencie, kiedy bardzo dużo firm albo pracuje hybrydowo, albo zdalnie, albo pojawiają się bardzo często takie sytuacje, że na przykład musimy zamknąć biuro, bo jest kwarantanna i musimy teraz zamknąć na 2 tygodnie i jest taka ogromna zmienność. I w 2015 roku ta liczba wynosiła 3 dni. Natomiast, podejrzewam, jak obstawiacie, okej, właśnie już widzicie odpowiedź prawidłową, natomiast ta liczba w 2018, 4 lata później, bo kiedy drugi raz zrobiono te badania, wynosiła 36 dni. I możecie sobie to wyobrazić, że to jeszcze mogło pójść teraz do przodu, bo doszła jeszcze praca zdalna. I IBM, który robił te badania, to skomentował w taki sposób, że w ciągu tych kilku lat, wydawałoby się dosyć krótki czas, w ciągu tych kilku lat ilość nowych technologii, które stały się właśnie takie tanie, proste i popularne, na przykład zastosowanie sztucznej inteligencji, wykorzystanie danych do tego, że można coś usprawnić w każdym obszarze ich pracy, jest tak duża i tak szybko się zmienia, że w zasadzie coraz mniej opierają się na tym, co ludzie wiedzą, co potrafią ze studiów, co potrafią z poprzedniej pracy, a coraz bardziej muszą tak naprawdę takiego pracownika przygotować do tego, jakie mamy nowe możliwości, nawet w ciągu ostatnich paru miesięcy czy roku od czasu ich poprzedniej pracy na przykład, a jakie są nowe możliwości do wykorzystania. I to przekazanie nie jest po to, żeby oni się tego nauczyli, bo to się też za chwilę zmieni, tylko raczej to jest takie przygotowanie ich do tego, jak w tym wszystkim się możesz połapać, w jaki sposób możesz wykorzystywać potencjał tych technologii i też w jaki sposób powinieneś się uczyć, żeby móc w naszej firmie sobie poradzić. Dlatego, że będziesz miał bardzo dużo wiedzy potrzebnej na co dzień do tego, żeby sobie poradzić. Wiedzy, jak pracować, gdzie, skąd brać informacje, ale też jak wykorzystać te różne technologie do twojego stanowiska. I to jest bardzo ciekawe, że też te 36 dni to nie jest tylko nauka, która jest potrzebna do tego, żeby wdrożyć osoby techniczne. To jest też nauka potrzebna i czas potrzebny na to, żeby wdrożyć osoby, które pracują na nietechnicznych stanowiskach, które zajmują się sprzedażą, handlą, komunikacją z klientem, bezpośrednimi zadaniami, które niekoniecznie są na przykład tworzeniem i wymyślaniem nowych technologii, ale raczej szukaniem zastosowania albo stosowaniem różnych technologii na co dzień. I nie wiem, jak jest u Was, jak to czujecie, czy macie też taką obserwację ze swojej pracy. Ja trochę tak czuję, że to się też wydłużyło, nie do 36 dni w mojej działce, w mojej branży, natomiast ewidentnie też czuję tą zmianę, która polega na tym, że po pierwsze to, co mamy, co pamiętamy ze szkoły, jest coraz mniej aplikowalne do tego, jak się pracuje, jak wygląda praca w dorosłym życiu, a po drugie tak dużo i tak szybko zachodzą zmiany. Więc to jest spore dla nas wyzwanie. Tak, o to już Was pytałem. I te wyzwania dotyczące krótkości, tego, jak szybko kompetencje się zmieniają, jak szybko rzeczy, które się uczymy w szkole, przestają być aktualne, no to jest wyzwanie, na które próbujemy jakoś odpowiedzieć. Teraz przeskoczę do ostatniego slajdu w pytaniach i zostawiam miejsce na to, żeby zadawać pytania też do mnie w trakcie i na koniec może do nich wrócimy. A ja spróbuję, patrząc na zegarek, w połowie prezentacji przejść od tych kilku wyzwań dużych, które mieliśmy, do tego, żeby spróbować sobie odpowiedzieć, okej, no to jak my możemy na to jako osoby, jako bibliotekarze, bibliotekarki odpowiedzieć, jak możemy się na to przygotować. I mam dla Was jedno pytanie, które bym chciał jeszcze, żebyście odpowiedzieli i odpowiedziały mi teraz, takie bardziej otwarte, to jest, jak obstawiacie, które z tych czynników, które wyczytam i które są na slajdzie, najbardziej wpłyną na pracę i życie w ciągu 10 lat od dzisiaj. I wybierzcie maksymalnie 3. Czyli wybierzcie maksymalnie 3 rzeczy, które uważacie, że najbardziej wpłyną na pracę i życie nasze w ciągu najbliższych 10 lat. Czy to będą zmiany klimatyczne, czy to będzie rozwój sztucznej inteligencji, czy to będzie automatyzacja pracy postępująca, migracje, czy jest to edukacja może, czy zmiany systemów politycznych, czy nowe choroby, czy jakieś inne czynniki. Jeżeli inne, to chętnie gdzieś skomentujcie, zerknę potem, co obstawiacie, co uważacie. Na razie poczekam jeszcze na 2-3 głosy. I zobaczymy, jak się rozkładają wyniki, ale mamy już powoli liderskie głosy.
i to są zmiany klimatyczne, sztuczna inteligencja, ale automatyzacja wybija się na czoło. No i nowe choroby mamy na czwartym miejscu. Dobrze. To jest pytanie oczywiście bez prawidłowej odpowiedzi. Tutaj możemy obstawiać i moglibyśmy się zakładać ze sobą wzajemnie i za 10 lat spotkać, żeby to zweryfikować. To, co wiemy, to, co możemy się na to przyjrzeć, to jest trochę tak, jakie mamy prognozy wobec każdego z tych obszarów. I od tego jest masa osób i masa bardzo ciekawych narzędzi, które warto też stosować po to, żeby dyskutować o tym nie tylko jako dorośli, ale też z dziećmi. I zresztą wam na koniec podrzucę link do takiej gry karcianej, którą mam teraz i gdybyśmy się spotkali na żywo, to byśmy z nią zagrali na żywo na sali w kilka minut. Takiej gry Futuro, która pozwala z młodzieżą, z dziećmi porozmawiać o tym, jak widzą przyszłość i jeszcze właśnie jak przewidują, jak czują się, czy czują się zagrożone i jakby jak myślą, że warto byłoby odpowiedzieć na takie wyzwania przyszłości, bo to są rzeczy, o których myślą tak samo dzieci, młodzież, jak i my dorośli. Natomiast z tych kilku odpowiedzi, które tutaj widzicie, czyli automatyzacja, zmiany klimatyczne, sztuczna inteligencja i nowe choroby na czwartym miejscu, możemy sobie faktycznie bardzo dużo rzeczy od razu powiedzieć i możemy też, przewidując te zmiany już teraz, możemy my na pewnym czasie skupić. Możemy też po prostu wybrać i wiedzieć, w co lepiej zainwestować, przewidując, jak ta zmiana może wyglądać, czego się warto uczyć, w co warto inwestować, jakie kompetencje i umiejętności warto zdobywać, a jakich nie. I jest to już takie pytanie, które zadam tylko retorycznie teraz. Jak obstawiacie, czy zawód dzisiaj bardzo dobrze płatny, zawód prawnika, zawód, który się studiuje konkretnych 5 lat, który jest uchodzący raczej za bardzo wymagający jako studia, czy jest zawodem, który jest łatwo zautomatyzować? Albo zawód tłumacza, tłumaczki, czy jest łatwo zautomatyzować? I odpowiedź na to brzmi tak, że to są zawody, które z jednej strony jeszcze paręnaście lat temu uchodziły za prestiżowe, dlatego ile musimy się uczyć, żeby być dobrym tłumaczem, tłumaczką, ile musimy się uczyć i ile się stale musimy uczyć, czytać, rozwijać, pozyskiwać nową wiedzę, aby być dobrym prawnikiem, prawniczką. I równocześnie są to dwa zawody, które są jednymi z bardziej łatwych do zautomatyzowania. I zawód prawnika pod tym względem jest na przykład bardzo łatwy do zautomatyzowania, głównie dlatego, że polega na czytaniu i aktualizowaniu wiedzy, która jest skodyfikowana. Czyli ja muszę dobrze wiedzieć, gdzie jakaś wiedza jest i jak tą wiedzę zinterpretować. Ale to, że ta wiedza jest najczęściej pisana w sposób bardzo logiczny i że jest w ogóle zapisana, że mamy wszystkie te paragrafy podzielone, na prawo podzielone na kodeksy i strukturę w nich bardzo konkretną, to komputery sobie radzą z tym bardzo, bardzo łatwo. I parę lat temu wydawało się to raczej trudne, że nie, komputery nie będą tak dobrze czytać tekstu, nie będą tak dobrze interpretować tego, jak człowiek się komunikuje. Wystarczy kilka lat i to się niesamowicie zmienia. Dzisiaj komputery piszą umowy, komputery, algorytmy zaprogramowane przez ludzi po to, aby potrafiły zrobić strukturę umowy na przykład i napisać ją. Robią to bardzo, bardzo szybko, robią to znacznie taniej. Znacznie szybciej przeszukują pewne informacje, są w stanie odpowiadać na podstawowe informacje dotyczące prawa i nagle prawnik staje się zawodem, który w ogromnej części jest do zautomatyzowania, pozostaje niezautomatyzowany najbardziej jeszcze za parę lat, na pewno taki prawnik procesowy, który świetnie rozmawia i przekonuje świadków, przekonuje sąd. Natomiast ten prawnik i codzienne jego umiejętności, codzienne czynności, to jest bardzo łatwe do zautomatyzowania. I to samo stało się z zawodem tłumaczy, tłumaczek, którzy znów potrzebują bardzo dużo ludzkiego mózgu, ludzkiej pracy, ludzkiego wysiłku, żeby stać się dobrze w swoim zawodzie, ale wystarczyło to, że w ciągu paru lat bardzo przyspieszyło to, jak się nauczyły algorytmy tłumaczyć treści. Widzicie to pewnie po Google Translate, po Google Translatorze albo narzędziach budowanych do takich narzędzi jak Skype, które też już mają tłumaczenie na żywo zastosowane. To, że przyspieszenie tej technologii, usprawnienie się tych algorytmów powoduje nagle, że w ciągu 2-3 lat coś, co się wydaje bardzo mało prawdopodobne, jeśli chodzi o technologię, przyspiesza i staje się niesamowicie łatwe, proste, do tego poziomu, że zastępuje x% bardzo dużo osób, które pracują w danym zawodzie, bo najprostsze czynności stają się znacznie prostsze i tańsze i łatwiejsze do zrobienia automatycznie zamiast człowieka. Więc myślę, że dlatego ta automatyzacja u nas też wygrywała w tym pytaniu przed chwilą.
I to jest rzecz bardzo ważna i to jest taka, która faktycznie może nam bardzo dużo wpłynąć na pracę. Ale jak zauważycie, przez ostatnie na przykład pół roku są też takie czynniki, na które zwracamy uwagę mniej, bo się o nich mniej dyskutuje, mniej się o nich mówi, są mniej popularne. I takim przykładem chociażby było ryzyko globalnej pandemii. Coś, co się dyskutuje, bardzo rzadko jest omawiane przez naukowców, ale realnie, jak sobie spojrzycie na to historycznie, jak przyjrzycie się książkom, mediom, jako bibliotekarze, bibliotekarki, możemy zerknąć sobie w ramach pracy domowej do archiwów mediów, czasopism, które mamy pod ręką i zobaczyć, że kilka lat temu nie dyskutowaliśmy o takim ryzyku aż tak dużo w takich mediach popowych, w mediach popularnych, w mediach codziennych. Dzisiaj jest to dla nas naturalne, to jest rzeczywistość, która nas otacza. Dyskutujemy i przewidujemy kolejne pandemie i zastanawiamy się nad tym, jak żyć w takim procesie jak dzisiaj, gdzie praca zdalna jest wymuszona przez konieczność ochrony zdrowia. Więc takie czynniki są też bardzo istotne, bo to, że na nie nie zwracamy uwagi, że ich nie dyskutujemy, tak dużo jak dyskutujemy o automatyzacji, o sztucznej inteligencji, to nie oznacza, że one nie czają się i nie są bardzo ważne i nie mogą zrobić sporo zmian. Więc jak się do tego przygotowywać? Tutaj Wam też wrzucę link za chwilę w komentarzu, możecie sobie go też zeskanować, albo polecam sobie zerknąć na tę stronę po naszej prezentacji, ponieważ bardzo wciąga i obawiam się, że możecie przestać oglądać spotkanie, tylko zacząć klikać w bąbelki na temat tego, jakie zawody, jakie obszary zawodowe mają największy potencjał automatyzacji. Są takie bardzo duże badania zrobione przez amerykańską firmę konsultingową, która właśnie śledzi to od wielu, wielu lat i obserwuje, jak już jest automatyzowana praca w wielu obszarach i jak to wpływa na to, ile osoby w Stanach, w tym wypadku, na tym przykładzie, ile osoby w danym obszarze zarabiają, co też na przykład pozwala nam trochę przewidzieć, które zawody, jakie zawody mają przyszłość dla nas. I to jest o tyle ciekawe, o tym też się trochę mówi, to też jest bardzo ważne, że wbrew pozorom zawody, które dzisiaj uważamy za ważne społecznie, za prestiżowe, ale niskopłatne bardzo często, takie zawody jak edukacja, jak bycie nauczycielem, bibliotekarzem, bibliotekarką, zawody opiekuńcze, typu zawody pielęgniarz, pielęgniarka, osoby pracujące w przedszkolach, nie są wysokopłatne, ale równocześnie mają ogromne znaczenie i mają ogromną przyszłość, dlatego że są zawodami, które są wyjątkowo trudne do zautomatyzowania. Dlatego że opierają się bardzo dużo na relacjach, na komunikacji, na psychologii, na takiej prostej i relacjach interpersonalnych, co jest bardzo trudne do to zautomatyzowania. Znacznie łatwiejsze zautomatyzowanie są właśnie te rzeczy, które opierają się o skodyfikowaną wiedzę, o pewne procedury, o pewne schematy. I tutaj właśnie to jest ten rozdźwięk na przykład tym, że największy wzrost i przyszłość mają zawody związane z opieką, z edukacją, z bezpośrednią pracą z ludźmi, nawet jeżeli nie są dzisiaj zawodami, które są najbardziej właśnie wysokopłatne, prestiżowe, to one mają duży potencjał, żeby zostać zachowane i że w nich będzie rosło zatrudnienie, kiedy będzie spadało w tych zawodach, które chętnie byśmy wybierali na studia dla naszych dzieci, bo są właśnie prestiżowe i wysokopłatne. Więc warto też na to zwrócić uwagę, myśląc o tym, czego się warto w przyszłości uczyć. Ryzyko automatyzacji tutaj nie potrzebuje nawet dowodów, bo sami to przewidzieliście bardzo dobrze i mocno, że to jest ogromny czynnik. Szacuje się, że jest to mniej więcej na poziomie na przykład Polski, jeśli tutaj dobrze widzę na wykresie, to jest mniej więcej dotyczy połowy zawodów, które są wykonywane w danym państwie i połowy miejsc pracy. To ryzyko jest oczywiście różne, to nie znaczy, że zawód znika, tylko on się też przeobraża. Czyli na przykład możemy mieć mniej obowiązków, możemy mniej zarobić, albo możemy, będziemy musieli się nauczyć nowych rzeczy, żeby w tym zawodzie zostać. I myślę, że to już akurat w zawodzie bibliotekarskim czujemy od lat, że on przestał być a propos książek wyłącznie i regałów, i półek, i wypożyczania. On stał się coraz bardziej zależny od tego, czy umiemy myśleć o technologiach, czy umiemy projektować ciekawe doświadczenia, czy wypożyczamy umiejętności, aplikacje, a nie tylko książki. Więc to jest już taka, to jest też przeobrażenie, które dotyczy zawodu w wyniku automatyzacji, w wyniku tego, że właśnie samo wypożyczenie książki w postaci e-booka to jest sekunda. Kupienie książki dzisiaj i dostanie jej na czytnik to jest sekunda i nagle nie potrzebujemy masy rzeczy po drodze. Recenzji, czy potrzebujemy, ale coraz mniej. Recenzji, porad, poradników, kto mi coś poleci, to po prostu się dzieje coraz łatwiej sam.
I takie pytanie otwarte też, które mam do Was, to jest jak myślicie, czy będziecie wykonywać ten sam zawód co dzisiaj albo inny za 10 lat? I też tutaj przeskoczę do tego, żebyście na to odpowiedzieli, odpowiedziały, bo jestem tylko bardzo ciekaw. Bo takie małe ćwiczenie, żeby się nad tym zastanowić, po tym, co wiecie do tej pory, czyli po tym, co obstawialiście, obstawiałyście też, że wpłynie na świat, czy to przewidywanie, jaki zawód będę wykonywać za 10 lat, trochę się zmienia pod tym względem, tak? Jak się przywiązujemy do tego, do tej perspektywy i jak się przywiązujemy do tego, co robiliśmy do tej pory. Warto sobie nawet, jeżeli nie planujemy tej zmiany, to się na tym sporadycznie zastanowić. I tutaj na potwierdzenie właśnie to, o czym wspomniałem przed chwilą, tym się najczęściej zajmuję i najwięcej materiałów na ten temat znajdziecie w Banku Światowym, to też podrzucam w prezentacji w źródłach. Zawody, które rosną, w których zapotrzebowanie na zatrudnienie rośnie, to są zawody, które dotyczą właśnie inżynierii, obsługi komputerów, ale również projektowania rozwiązań komputerowych. To jest wszelkie formy zarządzania, kierowania procesami, projektami, nadal finanse i sprzedaż i wszystkie rzeczy z bezpośredniej pracy z ludźmi. Natomiast to, co na przykład też będzie zautomatyzowane coraz bardziej, to jest też na plusie, i tutaj widzicie tą ostatnią linijkę, to mam nadzieję, że na plusie dla nas i dla naszego zawodu, to jest to, że pozbędziemy się tych najnudniejszych zadań administracyjnych, które się automatyzują coraz lepiej. Cała korespondencja na przykład i wszystkie podpisy, umowy, tego typu księgowe sprawy, one za chwilę będą zautomatyzowane i dzisiaj już widać ogromny postęp tego, jak na rynku pojawiają się rozwiązania, aplikacje, które nam zastępują, automatyzują ogromne ilości zadań administracyjnych, które wcześniej trzeba było wykonać ręcznie i to będzie po prostu kwestia czasu i naszego zaufania, kiedy instytucje i firmy się na to będą przestawiać. I tutaj możecie sobie wziąć dużą gwiazdkę, bardzo, że jeżeli byśmy rozmawiali o tym pół roku temu, to można byłoby jeszcze powiedzieć, ok, to się nie wydarzy tak szybko, no to teraz przez pandemię i przez pracę i edukację zdalną to przyspieszenie, to żeby się pozbyć zadań administracyjnych idzie bardzo, bardzo szybko, dlatego że masa instytucji po prostu przestała działać i sensownie pracować w biurze. Więc to, że możemy szybko zrobić rzeczy administracyjne, automatycznie i cyfrowo, jest niezwykle istotne i to bardzo przyspiesza taką właśnie obszar, trochę taki moment jak z Google Translatorem parę lat temu, że to może przyspieszyć w ciągu roku czy dwóch coś, czego się nie spodziewaliśmy przez 5 lat. Tak, że nasza praca administracyjna zostanie zastąpiona w dużej mierze czymś automatycznym, aplikacjami, software'em, programami itd. No dobrze, więc wracając do tego, jak się na to przygotować, co my możemy zrobić, to musimy spojrzeć na to, jakie umiejętności i kompetencje są przydatne, niezależnie od tego, jaki zawód będziemy wykonywać, i kompetencje i umiejętności, które nam najlepiej pozwolą się do nowych zawodów, do nowych rzeczy adaptować. Czyli jeżeli nasz zawód bibliotekarz, bibliotekarka się zmienia i przekształca, coś w nim zostaje zautomatyzowane, coś nowego jest od niego wymagane i potrzebne, to jakie umiejętności najbardziej ogólne pomogą mi przygotować się do tego, pomogą mi pozostać na fali. I tutaj zerknę na to, co odpowiedzieliście. Chcemy wykonywać ten sam. Ja się podpisuję, ja tak samo bym chciał wykonywać ten sam zawód, co teraz. Ale tak, pojawił się też zawód informatyk i nie chcemy jej stracić. To przywiązanie jest super istotne. Ja też to czuję. Natomiast właśnie to, co myślę, że warto się nad tym zatrzymać i zastanowić, to jest pomyśleć, ok, jeżeli chcę wykonywać ten sam zawód, co teraz, co dzisiaj, i wiem równocześnie, że zawody dookoła, również mój zawód, będzie się zmieniał, dlatego że są tak duże czynniki zmian na zewnątrz. Chociażby ta automatyzacja, o której sami powiedziałyście, to co mogę zrobić, czego się mogę uczyć, żeby być bardziej elastyczny. I tutaj macie kilka takich podpowiedzi bardzo dużych i wyświetlanych. Ja spróbuję je zaraz uporządkować w coś bardziej praktycznego. To są te rzeczy, które pracodawcy już dzisiaj i też pracodawcy w przewidywaniach swoich na przyszłość mówią o tym, że będą coraz bardziej istotne i już są bardzo istotne w pracy. Że jeżeli ktoś jest dzisiaj dobry wyłącznie na przykład w bycie bardzo sprawnym w jednym obszarze, to potrzebuje równocześnie mieć dodatkowe umiejętności. Jeżeli ktoś jest na przykład bardzo dobry właśnie w rzeczy operacyjne, administracyjne, to dzisiaj jego praca, mogą to być umiejętności wystarczające, ale za chwilę
na przykład, żeby utrzymać się w tej pracy, żeby nadal móc ją wykonywać, będziemy potrzebować również dorzucić do tego, że jesteśmy na przykład świetni w administracyjne rzeczy, jesteśmy świetni w książki, dorzucić takich rzeczy, których my jeszcze dzisiaj nie mamy i nie potrafimy. Najczęściej mówimy o tym i myślimy w takim kontekście cyfrowym, tak, że nauczę się więcej umiejętności cyfrowych, więcej aplikacji, więcej jakichś podstaw programowania, że możemy uczyć programowania dzieci w bibliotece, że możemy uczyć się, jak zostać cyfrowym bibliotekarzem. I to jest bardzo dobry wątek, jeden, ale też musimy zobaczyć, że on też ma swoje, może być ślepą uliczką, dlatego że to nie zawsze są rzeczy, które nas nauczą trochę bardziej skomplikowanych umiejętności, takich umiejętności bardzo kreatywnych i bardzo krytycznych. I tutaj Wam spróbuję to przedstawić na trochę bardziej, na inny wymiar. Jest taki polski raport, który polecam, możecie sobie go przeczytać, zlinkuję go w prezentacji też, na temat kompetencji przyszłości i w polskim kontekście, ale jest o tyle fajny, że jest właśnie tak jak widzicie tutaj podzielony na takie trzy umiejętności, że kompetencje przyszłości to nie jest tylko bycie świetnym technikiem, to nie jest tylko bycie świetnym sprzedawcą albo świetnym bibliotekarzem. Musimy zacząć myśleć o nich bardziej w kontekście nie jestem dobry w zawodzie, tylko jestem w moim zawodzie dobry i sprawny w tych różnych umiejętnościach. I taki minimalny podział, najprostszy, to jest to, że wszyscy potrzebujemy być lepsi technicznie, potrzebujemy więcej lepszych umiejętności społecznych, dlatego że to są te obszary, które jest najtrudniej zautomatyzować, w których możemy się wykazać w zrozumieniu, badaniu ludzi, komunikowaniu z nimi i potrzebujemy coraz więcej umiejętności poznawczych. Dlaczego? Tutaj na chwilę taki przeskok do początku naszej prezentacji. Jeżeli pamiętacie, jak dużo osób ma problem z odróżnieniem prawdziwych od fałszywych informacji, potrzebujemy umiejętności poznawczych po to, żeby rozumieć ten świat, rozumieć to, jak się zmienia, jak goni do przodu. Jak to przetłumaczyć teraz na coś konkretnego, na też nasze ostatnie kilka minut? Po pierwsze, co wiemy, to jest, jakie obszary się rozwijają i bardziej Was zachęcam do tego, żeby myśleć tymi obszarami, a nie zawodami. I tutaj trochę to pytanie o to, jaki zawód będziecie wykonywać za 10 lat, myślę, że trochę Was podpuściłem w to, bo myślę, że bardziej powinniśmy się zastanowić nad tym, jakim obszarem będziemy się zajmować w naszym zawodzie, już nieważne, jakim on będzie za te 10 lat. I to, co wiemy dzisiaj, co jest najbardziej łatwiej przewidywać, chociaż to się może nie sprawdzić, ale to jest najbardziej prawdopodobne, że będzie bardzo istotne i będzie rosło zapotrzebowanie na zawody związane i osoby, które potrafią zajmować się cudzym zdrowiem, opiekować się innymi, wspierać ich w tym, bo starzeje się społeczeństwo, bo chorujemy coraz częściej na nowe choroby. Bardzo, bardzo mocno rośnie zagadnienie ekologiczne i w nim też zapotrzebowanie na pracowników. Więc jeżeli macie krótką półkę w bibliotece z książkami na temat ekologii, to właśnie warto zacząć myśleć o tym, jak to zainwestować więcej, bo to jest ten moment, ostatni, na przykład, żeby dostarczyć naszym czytelnikom, którzy za chwilę będą potrzebować kursów, poradników, książek też, jak się na przykład przekwalifikować w takim obszarze, do takiego kierunku, do takiej pracy. Oczywiście to, co widzimy najbardziej, czyli że rosną technologie i tutaj to zapotrzebowanie na pracowników stale, ale też nie porzucajmy kreatywności, nie porzucajmy też tego, że jeżeli będziemy potrzebować pracować z ludźmi, to musimy się uczyć rozwiązywać konflikty, których też rosną. I co jest też bardzo ważne, musimy się też uczyć i cały czas pozostawać aktywni w tym, żeby uczyć innych. Dlatego, że o ile się coraz bardziej uczymy z aplikacji i z internetu, to nauczenie się, jak się uczyć, to poradnictwo, takie wsparcie, mentoring, to, co robią świetni nauczyciele, to, co robi bibliotekarz, który potrafi spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć, ja mam tą książkę dla ciebie, bo myślę, że wiem, co cię zainteresuje. Takie elementy edukacyjne, bardzo miękkie, które wspierają cudzy rozwój, to jest też coś, co jest bardzo trudno zautomatyzować, w czym będziemy potrzebni jako ludzie. I tutaj przeskoczę do kilku porad, które właśnie przygotowałem z takiej perspektywy już praktycznej. Mam nadzieję, że się zgodzicie, zobaczymy. A tutaj tylko wrzucę ostatni slajd, żebyście mogli zadać prezentacji pytanie, jakbyście mieli jakieś pytanie do mnie czy do tej prezentacji. Jeśli zawód przestaje istnieć, a coraz bardziej są istotne te kompetencje przyszłości, to czego się warto na dzisiaj zacząć uczyć, co warto zrobić, żeby rozkręcić i zacząć to, co mogłoby nas przygotować lepiej na te zmiany. I mam dla Was takie wyzwanie. Wyzwanie, które będzie polegało na tym, że możecie na to spojrzeć jako wy, jako osoby, ale też trochę jako bibliotekarze, bibliotekarki i podzielimy na kilka grup. Co możemy polecać naszym odbiorcom i co my możemy robić, żeby
ułatwić sobie takie bardziej elastyczne myślenie. Jeżeli pracujecie z nastolatkami, to spróbujcie na przykład pomyśleć o tym, czy możecie polecać im nie tylko książki, nie tylko kursy, nie tylko te spotkania, które są wprost na ich zainteresowanie odpowiadają, ale czy możecie na przykład spróbować ich też czasem popchnąć i polecić w kierunku czegoś, co jest zupełnie spoza ich bańki. Takim przykładem wezmę swój. Ja nigdy się nie uczyłem niczego związanego z muzyką, jestem w swojej ocenie antytalentem i wiem, że na przykład dla mnie takie momenty, kiedy próbuję zrobić coś, co oznacza, że muszę zagrać, zaśpiewać, nie tylko są trochę dyskomfortowe, one też powodują, że po prostu ja muszę odczuć na sobie coś, do czego jestem nieprzyzwyczajony. I może odkryję coś przyjemnego, może nie, nie muszę być muzykiem, natomiast robię coś, co jest dla mojego mózgu, dla moich dłoni, dla mojego myślenia inne niż to standardowe praca z komputerem całymi dniami. Zachęcanie do tego, żeby ludzie zostawali wolontariuszami jest bardzo, bardzo ważne, bo uczymy się wtedy bardzo wielu kompetencji społecznych bardzo szybko i sprawnie. I też zachęcajmy ich do uczenia się różnymi metodami, żeby szukali, dowiadywali się i testowali na sobie metody uczenia. Jeżeli chcemy zmienić pracę, to warto przewidzieć to trochę wcześniej, określić, czego byśmy chcieli się nauczyć i zanim zaczniemy jeszcze szukać nowej pracy, tak jak ktoś napisał, że może za 10 lat będzie informatykiem, czy chciałby być informatykiem, to żeby zanim zaczniemy szukać tej pracy, na przykład spróbować poznać ludzi, którzy tam pracują, dołączyć do jakiejś społeczności. Nie wiem, jeżeli macie tech klub w swojej miejscowości, albo może się spotykają jakieś branżowe spotkania na piwo czy na kawę z tego obszaru, z tej działki, z tej branży, to spróbować ich poznać, tych osoby. Czy tak samo jakby ktoś chciał zostać bibliotekarzem, to warto, żeby zanim poszedł na studia, poznał bibliotekarzy i bibliotekarki. Ale też, żeby znaleźć sobie aplikację, która jest na przykład w tej branży wykorzystywana i spróbować ją poznać, spróbować się trochę rozgryźć. Jeżeli już jesteśmy zawodowcami, robimy coś profesjonalnie, to warto, i to jest zadanie domowe dla nas wszystkich, też jeżeli to wiecie albo chcecie się temu przyjrzeć, to możecie zrobić bardzo prosty eksperyment, żeby po prostu po angielsku zgooglać nazwę zawodu, na przykład naszego librarian, albo nazwę innego zawodu, i poszukać newsów i poczytać newsy z ostatnich kilku lat na temat automatyzacji pracy, na temat sztucznej inteligencji w kontekście tego zawodu. Spróbować po prostu poznać i lepiej przewidzieć, jak to będzie działać. Warto też oczywiście analizować to, jakie umiejętności, jakie czynności wykonuje w pracy, które są łatwe, trudne do zautomatyzowania i po prostu szukać tych informacji, śledzić technologię z mojego obszaru. I ostatnie dwie działki, rodzice i bibliotekarze. Dla rodziców próbujcie się uczyć tego, co wasze dzieci, nie tylko uczyć dzieci pewnych rzeczy. I szukajmy też takich obszarów, które będą uczyć nas razem. Też dlatego, że dziecko uczy się najlepiej, najszybciej, najsprawniej. I to jest świetny moment dla nas, jako dorosłych, żeby ucząc się razem z dziećmi pewnych rzeczy, żeby ćwiczyć swój własny mózg, żeby się uczyć nowych rzeczy i żeby po prostu go rozkręcić, dlatego że jako dorośli się uczymy inaczej przyswajamy wiedzę, potrzebujemy innych motywatorów. To, jak uczą się dzieci, jest naprawdę świetną lekcją permanentnej kreatywności. I rozmawiajmy o tym. I ostatnia porada dla bibliotekarzy i bibliotekarek już najbardziej konkretnie, bo zakładam, że jesteśmy wszyscy w tej roli poprzedniej, przynajmniej jednej, ale jeszcze jesteśmy w tej roli bibliotekarskiej, więc spróbujcie zrobić taki eksperyment myślowy, żeby wypożyczać umiejętności, a nie książki. Myślcie o tym, co możecie komuś polecić, żeby się czegoś nauczył, a niekoniecznie co przeczytał, co obejrzał. Nawet biblioteka stacjonarna może być cyfrową, bo możecie polecać zasoby cyfrowe. No a trzecia rzecz, właśnie przeanalizujcie swoje zadania w swojej bibliotece, w swojej pracy pod kątem tego, które rzeczy, które wykonujecie, są tymi kompetencjami przyszłości, a które nie. To też wam po prostu może trochę pozwolić spojrzeć krytycznie na rzeczy, które warto zostawić, warto się przestać nimi przejmować, a w co to zainwestować więcej. I to równo o 11 punkt kończę, jest tyle. Ja zaraz podejrzę pytania i mam nadzieję, że na jakieś dam radę jeszcze odpowiedzieć na Facebooku pod live'em, gdzie zaraz zerknę. A jeżeli to wam się przyda, jeżeli was coś zainteresowało, chcecie coś pogłębić, to tu jest link do prezentacji, możecie ją sobie obejrzeć, pobrać. Jest link do bloga Sektora 3.0, na którym sporo o tym piszę, nie tylko ja i też parę innych świetnych osób o kompetencjach przyszłości. I też zapraszam na swój newsletter, gdzie co 3 tygodnie wysyłam, piszę trochę więcej właśnie o trendach w obszarze edukacji, o trendach w obszarze cyfrowych umiejętności i kompetencji. I nie przedłużam, oddaję głos.
żeby przypadkiem nie przekroczyć 11. Dziękujemy za bardzo inspirujący i ciekawy wykład, Kamilu. Naprawdę mi się bardzo podobało, wysłuchałam go w skupieniu i myślę, że wszyscy inni też. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o kompetencje przyszłości i bibliotekę przyszłości, ten temat będziemy też poruszać w miesiącu tematycznym z portalem Labib w grudniu, więc już od razu zapraszam na to, bo będziemy tam o tym mówić. I to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że będą rozwijać się wszelkiego rodzaju zawody, które są związane właśnie z kontaktem z innym człowiekiem, a to już na 100% jest zawód bibliotekarza. To, że będziemy się automatyzować, to dobrze, bo będziemy mieli więcej czasu na to, żeby właśnie ten kontakt z drugim człowiekiem, z naszym czytelnikiem podtrzymywać. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam też powiedzieć, że popełniłam FOPA, ale to dlatego, że Bibliolab w Małopolsce, który odbywa się również w tym roku, odbywa się aż w 3 miejscach, bo w 2 bibliotekach w Krakowie, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i Pedagogicznej, Wojewódzkiej Pedagogicznej Bibliotece w Krakowie, ale też tak jak zwykle w Gorlicach, tam się odbywają zajęcia. A teraz już za chwileczkę spotkamy się z naszą drugą prelegentką, z panią Cecylią Szymańską-Ban, która opowie nam o tym, jaką ofertę dla bibliotek ma Microsoft. Dziękuję.